Hej, witaj na moim kanale. Ja mam na imię Konrad i dzisiaj zajmiemy się nowym tematem, którego tutaj jeszcze nie było. A za kilka dni kolejny materiał z serii Crime. Mianowicie zajmiemy się technikami sprzedaży. Wbrew pozorom, to nie jest coś, co pomoże jedynie pracującym w zawodzie sprzedawcy, ale w zasadzie każdemu, bo taka wiedza może być pomocna, czy to przy negocjacjach z szefem o podwyżkę, czy choćby z mamą o kupienie nowej gry, czy telefonu. Dzisiejszy materiał pomógł mi przygotować Adrian, znany bardziej pod nickiem Adibielo, tak też nazywa się jego kanał na YouTube. Często udziela się, pisząc pod filmami wartości, komentarze, ponadto studiował socjologię, w tym badania marketingowe i kilka lat pracował w sprzedaży telefonicznej i bezpośredniej. Tak więc uważam, że gość ma na ten temat wiedzę. Serdecznie zapraszam do odwiedzenia jego kanału. Przejdźmy w takim razie do rzeczy. Na pierwszy ogień idzie technika znana pod różnymi nazwami. Przestrzelenie, losowa liczba, czy też pod bardziej brutalną nazwą, drzwiami w twarz. Na czym to polega? Może najpierw materiał filmowy. Stanika jest zamówienie go w Mango. Dobry stanik w renomowanym sklepie może kosztować nawet kilkaset złotych. Nie musisz jednak wydawać tylu pieniędzy. Mango oferuje ci stanik w cielistym kolorze w niewiarygodnie niskiej cenie podanej na ekranie. Słyszeliście, co powiedział rektor? Poinformował nas, że produkt normalnie kosztuje kilkaset złotych, tymczasem u nich jest to zaledwie 149. Zasada polega na dwóch rzeczach. Osoba, której chcemy coś sprzedać, nie może znać realnej wartości tej rzeczy, a my przedstawiamy ją jako super drogą. I tą niby prawdziwą cenę dajemy dużą wyższą, żeby klient poczuł, jakby dostał drzwiami w twarz, wiesz, oszołomienie. Oczywiście za tyle nikt nigdy nie kupi, chodzi tylko o zbudowanie takiego kontrastu. Zróbmy to na innym przykładzie. Na mojej stronie możesz kupić kurs analizowania mowy ciała. To jest produkt, który faktycznie możesz sobie zakupić. I teraz sprawa ma się tak. Tylko posłuchaj. Wiedzę tam zawartą mógłbyś zdobyć we własnym zakresie, chodząc miesiącami na różne szkolenia, co kosztowałoby cię prawdopodobnie kilka tysięcy złotych. Tymczasem ja to wszystko zebrałem i przygotowałem dla ciebie w dość atrakcyjnej cenie 69 złotych. Rozumiesz, o co chodzi. Masz wrażenie, że coś jest warte o wiele więcej, wręcz absurdalnie więcej, a ja mam to w mega dobrej cenie. I zupełnie nieważne, że to jest od początku dobrze wycenione. I ja tyle za to chcę. Przedstawiam to tak, żeby tobą manipulować, że wręcz dokładam do interesu, żebyś ty był zadowolony. A dla ciebie to będzie kosmicznie dobra okazja. Inny przykład, bardziej mogący ci się przydać w życiu. Powiedzmy, że masz PlayStation 4 i potrzebujesz nowego pada, takiego względnie nowego, nie? Działającego. Znalazłeś taki na Allegro za 100 zł i to jest ten, który cię interesuje. Ale oczywiście nie masz takich pieniędzy i chciałbyś, żeby ojciec ci je dał. Jak poprosisz wprost, to prawdopodobnie nic z tego nie będzie. Ale możesz zastosować tą technikę, tą drzwiami w twarz i pokazać tacie aukcję limitowanej edycji, czyli najdroższą możliwą wersję, nie wiem, dajmy na to około 399 zł. Oczywiście ojciec powie ci, że oszalałeś, że to za drogo, a ty szybko mówisz spokojnie, to jest nowy pad, a tobie wystarczy używany i pokazujesz ofertę za 100 zł, która tak naprawdę interesowała cię od początku. Z tą techniką masz bardzo duże szanse na powodzenie. Chcę ci jeszcze przedstawić drugą technikę, która jest taką kropką nad i tej pierwszej. Nosi ona nazwę metody niedostępności. Ponownie materiał filmowy. Teraz dzięki naszej wyjątkowej ofercie telewizyjnej możesz uzyskać samoczyszczącą szczotkę Petwiz za nieprawdopodobnie niską cenę podaną na ekranie. Ale poczekaj, zadzwoń już teraz, a otrzymasz miniaturową szczotkę Petwiz. Ale to nie wszystko. Jeśli zadzwonisz już teraz, otrzymasz również ten super miękki i super chłonny ręcznik dla zwierząt z mikrofibry Petwiz. Otrzymasz Petwiz, miniaturową wersję Petwiz i ręcznik kąpielowy dla zwierząt z mikrofibry Petwiz. Wszystko to za nieprawdopodobnie niską cenę podaną na ekranie. Przestań stresować swojego pupila, zmuszając go do kąpieli. Podobały mi się dźwięki psów w tle, takie dość specyficznie wklejone. Zamów już teraz. Zdania, które przed chwilą usłyszałeś, to czysta ściema. Te dodatkowe produkty są dostępne niemalże za każdym razem, niezależnie od tego, kiedy zadzwonisz je zamówić. W metodzie chodzi o to, żebyś pomyślał, że musisz podjąć decyzję natychmiast, bo stracisz okazję. Ta technika jest szalenie popularna i bardzo powszechna. Wystarczy spojrzeć na dowolną gazetę, dowolnego sklepu. Zawsze jest przekreślona stara cena lub wpisane 3 w cenie 2, jakaś taka promocja czy coś w tym rodzaju i bezwzględnie zawsze na dole jest napisane, że do jakiejś daty lub wyczerpania zapasów, żebyś miał wrażenie. Jak teraz tego nie kupisz, to już później nie dostaniesz tego tak tanio.
Szczególnie dobrze to widać w Czarny Piątek, gdzie wszystko jest tylko tego dnia obniżone nawet o 70%. Tym sposobem sklepy najczęściej wypychają towar, który normalnie by się nie sprzedał. Albo oszukując, najpierw podwyższając cenę, a potem dopiero naliczając rabat. Powiedzmy, jakaś sukienka kosztuje normalnie 100 zł, tydzień przed Czarnym Piątkiem 300 zł, a potem na jeden dzień się obniża o 70% do 90%, czyli de facto zyskujesz tylko 10 zł, ale na papierze robisz interes życia, królu handlu. Zresztą są też takie strony, które pokazują, że masz cenę właśnie sprzed Black Friday, w Black Friday i po Black Friday, żebyś zobaczył, czy faktycznie było to porządnie obniżone, czy tylko tak jak właśnie wspomniałem. Wracając do przykładu z moim kursem, mógłbym powiedzieć, że tylko do przyszłej niedzieli kosztuje 69 zł, a normalnie 129. A spadem mógłbyś ojcu powiedzieć, że ta aukcja niedługo się skończy lub zostało już tylko kilka sztuk i takiej ceny już nie będzie. Dlatego warto też to powiedzieć, żebyś nie usłyszał, no może zastanowię się, tylko żeby ci kupił tego pada tu i teraz. I jak ci się podobała taka forma? Daj znać w komentarzu. Jeśli film zostanie ciepło przyjęty, to wspólnie z Adim przygotujemy kolejny, a może nawet całą serię na temat języka manipulacji. Myśleliśmy też o tym, żeby wplątać to w taką serię Baw się, to byłoby spoko. Tymczasem zapraszam Was na kanał Adriana, link macie w opisie. Powiedzcie, czy udało Wam się zastosować którąś z tych technik i wynegocjować jakiś produkt, albo też uniknąć pochopnego i nieprzemyślanego zakupu, wiedząc, że sprzedawca próbuje na Was zastosować którąś z tych metod. Z dodatkowych informacji nadmienię dwie rzeczy. Jestem Wam cholernie wdzięczny, bo niedawno strzeliło 20... Prezes, nie chodź tak dużo... Z dodatkowych informacji nadmienię dwie rzeczy. Jestem Wam cholernie wdzięczny, bo niedawno strzeliło 25 tysięcy subskrybentów. Bardzo dziękuję. Ćwiartkę za nami. Druga sprawa. Dostaję coraz więcej zapytań mailowo o kurs analizowania mowy ciała. Taki też się odbędzie. Niebawem więcej informacji na temat terminu szkolenia. Więcej informacji poniżej i w rogu filmu. No i jest sprawa, tylko przez pewien czas będzie cena promocyjna, więc polecam się spieszyć, a co więcej, jest tylko 10 miejsc. Do zobaczenia, trzymajcie się, hej. Prezes, chodź tu, pokaż się ludziom, jaki byłeś mały, a jaki jesteś teraz. Daj łapę, daj drugą łapę. Bardzo dobrze. Chodź tu. No. Tu. No, dawaj. Patrz tam. Tam. Prezes tu. No tam. Twoi widzowie. Dobra, pa.